Dzień dobry Państwu, Łukasz Molenda, witam Państwa bardzo serdecznie. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Andrzej Kosztowniak, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Panie pośle, zacznijmy od smutnej wiadomości. Zmarła wczoraj Halina Grzecznarowska-Szpilman, córka Józefa Grzecznarowskiego, żona Władysława Szpilmana, osoba bardzo przychylna Radomiowi. Wyjątkowe nazwisko dla Radomia, nie oszukujmy się. Jest to nazwisko, które zapisało się, myślę, że pozytywnymi zgłoskami, choć był też czas taki, w którym ocena samego Grzecznarowskiego była różna, bo to pewien zlepek relacji gospodarcza, przede wszystkim politycznych, bo nie oszukujmy się, to również ocena pewna polityczna była różna. Niemniej jednak ja każdą osobę, która włożyła w nasze miasto odrobinę czegoś pozytywnego, chciałbym zawsze pamiętać, a na pewno Grzecznarowski był osobą taką, która, i też myślę cała rodzina, która zrobiła dużo dobrego dla naszego miasta. Szkoda, wielka szkoda nie tylko dla Radomia, ale myślę, że również dla rodziny. Mm-hmm. Dwa miesiące odkąd pierwszy, mijają właśnie dzisiaj, także dwa miesiące odkąd pierwszy przypadek stwierdzony został w Polsce koronawirusa. Dzisiaj powoli luzujemy, otwieramy galerie handlowe. Czy to w dobrym tempie zmierza, czy jest już bezpiecznie? Myślę, że tempo będzie określane przez to, co życie nam przyniesie. Bo ja też nie chciałbym być w gronie tych osób, które uważają, że dzień dzisiejszy jest tym dniem, który już wyznaczy taki szybki postęp w luzowaniu, jak to pan określił, i słusznie zresztą. W zależności od tego, jak to będzie wyglądało, myślę, że będziemy musieli wprowadzać albo dalsze luzowanie, albo w niektórych sytuacjach być może będziemy musieli się cofnąć krok do przodu, do tyłu. A no właśnie, widział pan zdjęcia z targu na ulicy Wernera z soboty. Multum ludzi nieprzestrzegających kompletnie zasad sanitarnych. No to jest pytanie o naszą dojrzałość. Proszę mi wierzyć, szanowni państwo, ja też wolałbym dzisiaj nie siedzieć w tej maszce. Tak się umówiliśmy z panem redaktorem, że jeden z nas siedzi w niej. Wolałbym, panie redaktorze, wolałbym też kontakt bezpośredni, dlatego też dzisiaj chciałem przyjechać do pana. Myślę, że pan również chciał się ze mną spotkać. Zdecydowanie lepiej mi rozmawiać cztery oczy niż... Tak, dokładnie. I być ze sobą. Ja jestem też człowiekiem, który, tak jak chyba większość ludzi, uwielbia być z drugim człowiekiem, ale dzisiejszy czas niestety narzuca na nas pewien rygor, ktoś nazwie go rygorem sanitarnym. Ja myślę, że jest potrzeba dzisiaj takiego nauczenia się bardzo szybkiej, takiej wewnętrznej samokontroli. Mm-hmm. I te rzeczy, które będą związane z odległością, z pewną nawet przesadną higieną rąk, twarzy, czy też maseczki, to jest coś, z czym się będziemy musieli nauczyć żyć. Jasne, ale panie pośle, to dlaczego w takim razie na targu zbierają się setki, o ile nie tysiące ludzi? Można już w tej chwili posłać, będzie można posłać dziecko do żłobka czy do przedszkola. Będzie można wiele rzeczy zrobić, chociażby pójść do galerii handlowej, gdzie też kilkaset osób może się naraz znajdować. A gdybyśmy chcieli wyjść, nie wiem, usiąść w ogródku i napić się kawy, to już jest to niemożliwe. I to jest, myślę, rzecz taka, z której musimy też wyciągnąć wnioski. Nie tylko z tego targu na Korei w Radomiu w sobotę, ale myślę, że takich targów było wiele w Polsce. Pokazało to też to, że są sytuacje, w których ta nasza sama dyscyplina jest zbyt słaba. Ja ją tak określam i myślę, że z jednej strony powinniśmy, tak jak powiedziałem, wyciągnąć z tego wnioski, być może doprowadzić do sytuacji ostrzejszej kontroli na tego typu targowiskach, gdzie wydaje nam się, że jesteśmy na otwartym powietrzu, nic nam nie zagraża. Jeden niby z drugim nie ma bliskiego kontaktu, choć muszę powiedzieć, że oglądając te zdjęcia, no nie dało się nie zauważyć, że ludzie są bardzo blisko siebie. No tak, i przemieszczają się. Rozmawiają, przemieszczają, więc ja myślę, że w ostatnią sobotę przekroczyliśmy troszeczkę jako Radomianie, jako ci, którzy byli na Korei, pewną granicę, której nie powinniśmy przekraczać. Powinniśmy się cofnąć krok do tyłu, powinniśmy pamiętać o maskach, powinniśmy pamiętać również o tym, że naprawdę nie musimy wszystkiego zrobić, a ostatnie dwa miesiące pokazały nam to znakomicie, szczególnie w sytuacji konsumowania różnych dóbr, przeróżnych. To nie jest tak, że musimy mieć wszystko natychmiast. No tak, nawet święta były skromniejsze. Myślę, że to też jest pewna wartość tej całej pandemii, że nam ukazuje to i myślę, że większość z nas powinna sobie to mocno wziąć do serca. Zostawiamy na chwilę koronawirusa. Program live, dobre wiadomości, wodociągi otworzyły
oferty w przetargu na pracę nad zalewem na Borkach. Dwie firmy złożyły oferty. Jedna opiewa na niespełna 6 milionów, druga na lekko powyżej 7 milionów. Obie oferty mieszczą się w widełkach i jest nadzieja na to, że ten przetarg pozytywnie zostanie rozstrzygnięty. Jest nadzieja. Ja nie wiem, czy Państwo to słyszeli. Wziąłem taki głębszy oddech w momencie, kiedy Pan rozpoczął o tym. Cieszę się w końcu, powiem tak, w końcu, bo ten projekt został rozpoczęty w momencie, kiedy ja jeszcze byłem prezydentem Radomia, to już ponad 6 lat temu. Wtedy bardzo duże zasługi tutaj wiceprezesa Michalskiego. Rozpoczęliśmy projekt, który był innowacyjny nie tylko w Polsce, ale był bardzo istotny również w zakresie możliwości pozyskania pieniędzy europejskich. Cieszę się, że on znajduje swoją kontynuację, choć oczywiście patrząc dzisiaj choćby na element związany z wodą, bo dzisiaj też bardzo dużo o niej mówimy w przypadku możliwej suszy w Polsce, czy dużych braków wody, choćby mała retencja w miastach, choćby tworzenie mikroklimatu związanego z hydrologią, to jest jeden z tych elementów, w których powinniśmy bardzo mocno celować jako samorządy, ale i również samorządy wojewódzkie i myślę, że również państwo. Radom cieszę się, bo wyprzedził wiele, wiele lat wcześniej pewien sposób myślenia. Jestem dzisiaj przekonany, na pewno tak będzie w administracji rządowej, że będą większe pieniądze na zbiorniki, na zatrzymanie, najprościej mówiąc, dużej ilości wody, bo pamiętajmy o tym, że ponad 95% wody, która w Polsce jest pozyskiwane z różnego rodzaju źródeł, ona później spływa w konsekwencji, czy to do Bałtyku, czy w jakiś inny sposób, nie jest zagospodarowana. Woda jest jednym z najważniejszych dóbr, jakie człowiek może tylko posiadać. Obok tlenu wydaje się, że woda jest najbardziej potrzebna człowiekowi i mam nadzieję, że to jest też pewna nauczka i możliwość rozpoczęcia bardzo wielu projektów, i rozwiązania tego problemu, który bez wątpienia w Polsce istnieje, więc braku wody. No i oczywiście też rekreacja dla Radomia. Bo to się da wiązać. Ja przypomnę, że ten projekt był, szanowni państwo, skrojony jako element związany z jednej strony z wodą, zabezpieczeniem w pewne bezpieczeństwo wodne, ale z drugiej strony stworzeniem czegoś, co ja nazywałem w tamtym czasie takiego centralnego parku. Z jednej strony błoni, z drugiej strony dużej ilości wody, nieco zieleni, myślę tutaj o drzewach, ale przede wszystkim dużego, otwartego terenu dla wypoczynkowego, dla radomian rekreacyjnego i mam nadzieję, że co roku będziemy dokładać do tego nową cegiełkę, choć też nie kryję, że chciałbym, żeby ona była szybciej realizowana, bo choćby same bulwary były zbudowane jeszcze wtedy, kiedy ja byłem prezydentem. Wlecze się to, ale miejmy nadzieję, że to już szczęśliwy koniec, tak, będziemy zmierzać. Kogo poprze pan w wyborach prezydenckich 23 maja? Ja myślę, że 10. Ja bym chciał. Z tego, co słyszę akurat przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, to 23 jest najwcześniejszym terminem, kiedy można je przeprowadzić. No i to jest przykre, że jest za dużo polityki, panie redaktorze, przy tym, co nakłada na nas konstytucja. I przykre jest też to, że ci, którzy powołują się dzisiaj na konstytucję tak często, moim zdaniem w sposób bardzo rażący naruszają ład konstytucyjny, próbując doprowadzić do sabotażu, bo to trzeba jasno nazwać, niedoprowadzenia w terminie właściwym wyborów. Ja bym chciał, żeby te wybory mimo wszystko odbyły się 10, z prostego powodu. Panie redaktorze, szanowni państwo, też nie oszukujmy się. Forma korespondencyjna naprawdę jest formą bezpieczną i 95%, może nawet więcej procent mieszkańców naszego kraju codziennie ma jakąś aktywność poprzez wychodzenie do sklepu, do pracy, do znajomych. Wychodzimy, my nie zamknęliśmy się od 2 miesięcy w samym domu i możemy, panie redaktorze, wrzucić naprawdę na dworzu do urny czy też do skrzynki pocztowej kopertę. To nie jest coś, co by powodowało większy uszczerbek na naszym zdrowiu, jak pójście właśnie do pracy, do przedszkola, odprowadzenia dziecka. Już nie wspomnę o tej naszej sobotniej Korei, bo to ja było trochę tak zabawnie. To ja coś panu zacytuję. W kontekście trwającej epidemii COVID-19 należy wskazać, że zmniejszenie liczby przesyłek pocztowych i zastąpienie części z nich korespondencją elektroniczną wpłynie pozytywnie na zmniejszenie ryzyka epidemiologicznego. Wie pan, z kogo to jest cytat?
Nie wiem, skąd to jest cytat, ale to jest cytat prawdziwy. Jeżeli będziemy więcej przesyłać korespondencji, choćby elektronicznie, i temu choćby służyła no nowelizacja właśnie, karty, dlaczego, przepraszam, tarczy trójki To dlaczego potocznie wybory nazwanej. Mają być korespondencyjne, a nie chociażby internetowe? Panie redaktorze, bo jeżeli my będziemy... Jeżeli tak są takie bezpieczne. Jeżeli będziemy tak co 2-3 godziny albo co 2-3 dni zmieniać podejście do tego... To państwo zaczęli. No my zaproponowaliśmy naszym zdaniem najlepsze rozstrzygnięcie i mam nadzieję, że ono zostanie doprowadzone do szczęśliwego końca, bo Polsce jest potrzebny w obecnym czasie, szczególnie w obecnym czasie, myślę tutaj o czasie gospodarczym, stabilny rząd, stabilny ale prezydent, stabilna władza. Jest, rząd wcale nie jest niestabilny z tytułu tego, że opóźniłyby się panie ewentualnie redaktorze, no ale nie wybory prezydenckie. Ale nie oszukujmy się. Panie pośle. No. Ale panie redaktorze, my nie funkcjonujemy wszyscy, już tak zejdę do granic poziomu tego stołu. Nie będziemy funkcjonować wszyscy dlatego, żeby panu Budce zrobić dobrze, bo powiedział, że mają wybory się odbyć wtedy, kiedy on tak uważa. A czy myśli pan, że opóźnienie tych wyborów pomoże w jakiś sposób Platformie Obywatelskiej? No myślę, że tak, bo już chyba gorzej z sondażami być nie może. Całe to zamieszanie, panie redaktorze, szanowni państwo, wszyscy w Polsce widzą, również wyborcy Platformy, z którymi ja też rozmawiam, widzą, że no służy odciągnięcie temu, żeby ta klęska nie była tak duża, a z nadzieją, jeżeli to by się odciągnęło kolejne miesiące, na to, że Platforma znalazła odbicie. Nie ma żadnego uzasadnienia racjonalnego, poza jednym uzasadnieniem politycznym ze strony Platformy, że nie chce tych wyborów. Ale no 2, 4, 6, 8%. Platforma nie ma problemu sondażowego. Sondażowy problem ma Małgorzata Kidawa-Błońska. Panie redaktorze, pan jako osoba obserwująca politykę od wielu lat wie bardzo dobrze, że jeżeli pani Małgorzata Kidawa-Błońska nie będzie minimum druga w wyścigu prezydenckim, wielkie, ale to wielkie problemy dla Platformy Obywatelskiej zaczynają się od wieczora, w którym zostaną ogłoszone sondażowe choćby wyniki wyborów. Jeśli Kidawa pan, to nie świetnie, pan to świetnie jeśli rozumie. Jeśli Kidawa nie będzie druga, chciał pan powiedzieć, że Platforma się rozpadnie? Dojdzie do bratobójczej walki w Platformie. Do czego ona doprowadzi? Trudno powiedzieć, bo myślę, że wtedy naturalnym będzie to, że środowisko Grzegorza Schetyny, do którego można mieć różne obiekcje, naprawdę, do którego ja osobiście też mam obiekcje, ale tą partię prowadziło no, lepiej, przynajmniej w sensie sondażowym. Więc myślę, że dojdzie już tego wieczora, w którym będziemy znać pierwsze przybliżone wyniki do jednej wielkiej awantury w Platformie. Do czego ona doprowadzi, trudno mi powiedzieć, ale na pewno nie wzmocni tego ugrupowania. I ci ludzie, którzy zarządzają Platformą, świetnie sobie zdają z tego sprawę. Tutaj stawiamy kropkę nad tym pochylaniem się Andrzeja Kosztowniaka nad losem Platformy. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Zapytał pan o to, dlatego próbuję odpowiedzieć. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Łukasz Molenda. Do zobaczenia i usłyszenia. Bardzo dziękuję.